A teraz wyobraźmy sobie następującą sytuację. Włączamy telewizor, w dzienniku najświeższe doniesienia z frontu. Wojna, zabójstwa, później znowu wojna. Zmieniamy kanał, film sensacyjny. Zmieniamy kanał, krwawy horror albo film wojenny. Zmieniamy kanał, jakiś nawiedzony klecha wciska nam rewelacje o raju i niebie i o tym, że Bóg chce, abyśmy mu podarowali 18 milionów dolarów na budowę świątyni. Zmieniamy kanał, wojna. Po prostu człowiek już nie wie, prawdziwa czy na niby. Roger Waters i Amused to Death, ubawieni na śmierć. Nowa, wspaniała płyta tego człowieka. Ubawieni na śmierć. Na śmierć przed ekranem telewizora, który nam zastępuje Boga, który nas kształci i zarazem ogłupia, zmieniając nas, ludzi, w bezmyślne małpy, już totalnie zdezorientowane w tym, co naprawdę jest grane. Mamy wojenne gry komputerowe, mamy wojenne filmy, mamy wojnę na żywo. Prowadzimy wojnę z bezpiecznej pozycji, poza zasięgiem pocisków. Naprawdę i na niby. Chociaż jaka to różnica? Z czasem różnica się zaciera między dobrym i złem, między rzeczywistością i fikcją, między prawdziwymi uczuciami a odruchami, jakie wyzwala w nas telewizyjny program. A celem tego programu jest nas zabawić i ubawić nas na śmierć, aż w końcu zostaną z nas tylko cienie wgapione bezmyślnie w szklany ekran. Czego Bóg chce, Bóg ma. Boże, pomóż nam. Bóg chce szmalu, dużego szmalu. Nie interesują go drobne. Bóg chce małych miast, Bóg chce bólu, wdów, ostatecznych rozwiązań i telewizji. Bóg chce złota i srebra i nie życzy sobie, żeby ktoś zdradził jego tajemnicę. I tak telewizja zastępuje nam Boga. Telewizja staje się Bogiem, a za jej sprawą dobierają się do władzy szarlatani i szalbierze, którzy pod pretekstem głoszenia Słowa Bożego zwracają się do nas. Bóg chce, żebyście mi podarowali 18 milionów dolarów do końca tygodnia. Potem zaczynają nam dyktować, ile razy w tygodniu możemy uprawiać seks i w jaki sposób i w jakim celu. Potem chcą zakazać kontroli urodzeń, wciskają nam religię do szkół. What God wants, God gets. A szklany ekran i jego magia hipnotyzują nas całkowicie. Zgodnie z przykazaniem przyglądaliśmy się tej tragedii. Był to największy spektakl na ziemi, lecz nagle się skończył. Westchnęliśmy z zachwytu i zdumienia. Wsiedliśmy do wyścigowych samochodów. Zjedliśmy resztki kawioru. A wówczas gdzieś spośród gwiazd wyjrzało ciekawskie oko i zobaczyło w blasku światła sączącego się z ekranów telewizyjnych, jak po raz ostatni krzyczeliśmy hurra. Potem zobaczyło nasze cienie wokół telewizorów. Z ciekawości zajrzało do swoich notatek. Po długich badaniach obcy antropologowie przyznali, że wciąż nic z tego nie rozumieją, ale widzą tylko jedno wytłumaczenie naszego smutnego końca. Rasa ludzka ubawiła się na śmierć. Roger Waters, Amused to Death. Smutna, bardzo smutna to płyta. Kolejne ponure dzieło, jakie wyszło spod pióra tego, no jednego chyba z najbardziej zgorzkniałych rockowych twórców. Ale podobnie jak wszystkie poprzednie jego płyty, i ta zawiera jakąś wskazówkę, jakiś morał. W The Wall było to zburzenie muru, czyli nadzieja na porozumienie. W Autostopie przebudzenie i odkrycie, że obok ktoś leży, ale nie śpi. W Radio Chaos ten okrutny spektakl obrazujący zagładę świata był tylko pokazem na niby i rokował nadzieję, że ludzkość się opamięta. Tutaj, na tej płycie, wprawdzie na końcu giniemy, ubawieni na śmierć przed ekranami telewizorów, ale na szczęście, stwierdza to, inna cywilizacja gdzieś z otchłani kosmosu obserwująca Ziemię. Tak więc może jeszcze nie zginęliśmy, może jesteśmy tylko zahipnotyzowani. Może człowiek nie stał się jeszcze bezmyślną małpą, ofiarą własnej cywilizacji. To jest ciekawy paradoks. Człowiek podobno najpierw kiedyś tam był małpą, potem się ucywilizował i na skutek cywilizacji znów stał się małpą.